Dobrze, ja tu odblokowałem w skrzyni jakąś mapę do stodoły. Zaraz sobie zobaczymy, o co w tym chodzi, bo chyba będę mógł do tej stodoły się teraz udać. I jeszcze jedną skrzynię wylosowałem. Znowu mapa do stodoły, nie powinno się dublować, halo! Wybierz dwie karty. Experience. O, to się przyda. I bonus, trochę kredytów. Okej, zbieramy przedmioty. Mapa do stodoły. Tak, nową lokalizację i nowa lokalizacja. To może my chodźmy do tej stodoły zobaczyć. Jak my mamy się tam dostać? Tor testowy, parking, garaż. Wymagany poziom 10, poważnie? No nie, tak nie może być, ja mam dopiero 5. Ale lipa, do stodoły nie mogę się jeszcze dostać. Trzeba bardzo dużo napraw tu zrobić. Dobrze, ale zanim to my mamy dużo części do sprzedawania. Także tak, sprzedajemy, szukaj, sprzedaj część, sprzedaj, a czekaj, V. Shit, patrzcie jakie mamy proste sprzedawanie. Kondycja jest niższa lub równa, na przykład 88%, sprzedaj. I pozbyliśmy się tych gównianych części od tak i mamy 8000 kasy w grze. Mega fajnie. Ty piąty, ja dopiero pierwszy, nie umiem gry ukończyć, bo utknąłem, tak? A na czym utknąłeś? Daj znać, to może ci pomożemy. Dobrze. Ja tu czekam na jakiegoś elektryka, ale widzę, że tutaj chyba nic nie ma. Same spalinowe się pojawiają. W takim razie zróbmy sobie zadania fabularne, za to jest najwięcej experience. Dzień dobry, czy mógłbyś mi pomóc? Oto mój pierwszy samochód. Kurda, tu jakaś sportowa fura, brawo. Nie jest to może idealny samochód, ale jest mój. Zawsze o takim marzyłem, więc gdy udało mi się zaoszczędzić trochę pieniędzy, to od razu zacząłem szukać. Wydaje mi się, że mogły mnie trochę ponieść emocje. Słyszałem, że to nie wróży nas za dobrze. Oj tak, to nie wróży za dobrze, zdecydowanie. Sprzedający mówił, że hamulce nadają się do remontu, ale reszta jest w perfekcyjnym stanie. Dziś rano usłyszałem stukanie z tyłu i auto ściąga w prawą stronę. To raczej nie hamulce. Mam nadzieję, że to nic poważnego. W razie potrzeby pożyczę trochę gotówki, ale mam nadzieję, że to tylko te hamulce. Nie mogę się już doczekać powrotu na drogę. Zrób proszę przegląd auta i wymień co trzeba. Napraw karoserii, wymień olej, inne zadania. Dobrze, ale ziomek powiedział, że to tylko hamulce, tak? A tutaj napraw karoserię. Zobaczmy, o co chodzi. Ja jestem elektryk. O kurde, co tutaj? Kolorowy samochód. Dobra, co to jest za auto waszym zdaniem? Tak z rzeczywistości. Jakieś chyba też Mitsubishi, nie? Nie, czekaj. Nie jest jakiś Pontiac? Albo coś takiego? Coś mi się tak kojarzy. Dobra, mamy naprawić karoserię. Przedni zderzak. Chodźmy z nim na myjnię. Może na myjni się już naprawi. Umyjmy go. Mam opcję wylania oleju i wylania reszty, a poza olejem nie wiem jak się wylewa resztę i nie mogłem znaleźć Open Basic. A zaraz ci pokażę jak to się zrobi. Do której life? Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Dobra, przedni zderzak się nie umył, widzimy tutaj masę odprysków jak na moim Crossfire'ze. Camaro, właśnie, też mi brakowało tego. To jest chyba Camaro. Przestawiamy podnośnik. I tak, jeśli chodzi o wymianę oleju, to jest prosta sprawa, ja też się Konrad z tym trochę zamotałem, bo zapomniałem jak to się robi. Pontiac Firebird to jest, tak? Coś takiego, no. Też mi jakieś Mitsubishi przypomina z przodu. Patrz, bierzesz sobie zlewarkę do oleju, podstawiasz ją tam, gdzie masz samochód, klikasz na zlewarkę i klikasz tutaj użyj sprzętu. I zlewa ci się olej automatycznie, nic tutaj nie musisz odkręcać. No na razie ulokaj, kurde, dzięki ci za donate'a. Jest moja kobita, ona chyba będzie cię najbardziej lubić. Mówię ci. To nie jest super, zdecydowanie. No dobrze, nieważne. Słuchajcie, musimy na pewno przedni zderzak zdemontować. To sobie wywalimy. I mu zamontujemy nowy, ale my nie możemy tego zderzaka polakierować. To będzie musiał sobie, no wiesz, zrobić u kogoś innego po prostu. Karoseria, dodajemy do kupienia. Reflektory mu zostawimy, bo są w miarę dobrym stanie, nie? Nie trzeba tutaj nic robić z tym. Karoseria i... patrzcie, tutaj możemy sobie wybrać konkretny samochód, w którym chcemy coś wymienić. Teraz jest to jeszcze prostsze w tym car mechaniku. Bardzo fajnie. Ale tak, my mamy już konkretną część, więc klikamy sobie tab, klikamy sobie zderza... patrz, nie działa. Muszę wejść w konkretny samochód. Okej, no to wyszukajmy ten konkretny samochód. To nie jest to, nie, to Mitsubishi. Aha, bo tych samochodów... Ej, patrzcie ile aut jest tak w ogóle. Jedno takie przejechanie myszką to jest... Jakby całe to się zmienia. Nieźle. O, on jest na samym początku. Dobra, lista zakupów i mamy zderzak. Kupujemy.
pokaż, jakie samochody są. Właśnie, tutaj możemy to łatwo sprawdzić. Więc tak, z DLC mamy Teslę. Mamy Teslę... Jak ona się nazywała, ta pierwsza Tesla? Roadster? S? Czy coś takiego? Nowa Tesla to jest Tesla Roadster, a stara nie pamiętam, jak się nazywała. To taka pierwsza Tesla. To była pierwsza Tesla zbudowana na płycie podłogowej Lotusa Elisa. A to jest Tesla Model 3 chyba tutaj. Albo Model S. Ciężko poznać. W grze nazywa się Atom 330 i jeszcze go nie możemy naprawiać. Dobrze. I samochodów jest, no, sporo. Mamy tak, 5 stron. Na jednej stronie mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 razy 4, 16. 16 razy 2, 32, 64. 70... 80 samochodów. 80 samochodów razem z tym DLC. Czy nie? Czy źle policzyłem? Tak, Roadster, ale stary, no. 80 samochodów. To jest sporo aut. Dobrze, montujemy karoserię. Już będziemy mieli z głowy ten zderzak. Niestety trzeba go... Ja wiem, że to nie jest najwygodniejsza pozycja montowania tych części od dołu. Niestety nie możemy mu tego też polakierować, no bo nie mamy możliwości lakierowania póki co. A teraz zobaczmy, co mu tu nie gra. Wiecie co? Najpierw weźmy go sobie na tor testowy. Będzie najszybciej. Czy on w ogóle odpala? Nie można uruchomić silnika. Brawo! Już wiemy z doświadczenia, że ten samochód to będzie ruina. To będzie ruina, no. Jak nie odpala, to tragedia, ale co my tu mamy? Zobaczcie, nie ma żartów. Tutaj mamy solidną V8. Mamy też tak mało płynu do spryskiwaczy, na szczęście tylko. I skoro nie odpala, ja widzę, że tutaj są śrubki zardzewiałe w tym miejscu. Będzie trzeba skrzynię biegów ściągać. Jak nic. Mamy tu filtr oleju do wymiany, zobaczcie, czyli pewnie olej też będziemy musieli sobie spuścić. I tu widzę, chyba filtr powietrza będzie też do zmiany. Ale co poza tym, akumulator? Zobaczmy, w jakim stanie jest. Nie, akumulator jest w porządku. Czyli tak, rozrusznik, no to by było za proste, żeby to był sam rozrusznik, no nie? Nie możemy samochodu tak po prostu szybko sprawdzić. Tu mamy alternator. Akumulator sprawdziliśmy, więc ładowanie samochód najprawdopodobniej ma, skoro akumulator dobry jest. I tu mamy pompa wspomagania. Gdzie jest ten rozrusznik? A, to musi być w skrzyni, dobra. Rozrusznik na podnośniku dostępny. I on wygląda dobrze. Ale skrzynię biegów będziemy musieli ściągnąć. Dobrze. Samochód nie odpala, więc... Ja teraz się boję uzupełniać tego oleju. Patrz, tutaj coś zardzewiałego. Listwa wtryskowa, zobaczmy. Ha, 6%. Listwa wtryskowa. Dobra, tu będzie jedna listwa dobra. Może tylko to będzie do wymiany, oby. Bo jak gościu kupił samochód, który będzie trupem, no to powiem wam z doświadczenia, wpadł w gówno, no. Wpadł w niezłe gówno. Dobrze. Jaka muzyka w ogóle, jak jakieś żaby, nie? Kupujemy. I zobaczmy. A, i jeszcze często pompa paliwa po prostu, no nie? Też jest to częsty problem. I tam coś było ze skrzynią biegów. Tutaj widzimy, że... To jest bęben hamulcowy czy tarcza? Coś tam jest. Zobaczmy na pompę. To nie jest taki prosty dostęp. Nie no, tutaj wszystko gra. Tu już widzimy, że podstawa sprężyny z dwóch stron tutaj. Odwaha, od resora, odwaha. Kurde, tutaj tył cały do wymiany. Ja się nie dziwię, że on ściągał tam w lewo czy w prawo. W prawo chyba mówił, nie? Te płyny poza olejem da się jakoś wylać? Tak, jest taka możliwość, nawet jest to konieczne, jeśli nie chcesz dostać kary. Zaraz wam pokażę jak. Wymienimy sobie ten olej, to nic nie kosztuje. A wiesz, będziemy mieli już z głowy. No olej wygląda bardzo ładnie. Tylko, że było go mało. Bardzo mało, jak na V8 taką dużą. Może to był też problem, ale nie, no, powinien jakoś tam pokręcić. Po prostu listwa wtryskowa była do dupy. Dobra, dolewamy oleju. Tu powinno tego oleju pójść mega dużo. Kasy mi nie ubywa, jak tego oleju dolewam, zobaczcie. Więc to chyba nic nie kosztuje. Możemy sobie ten olej zlewać, dolewać ile chcemy i wszystko jest super. Tutaj patrzę, że płyn wspomagania kierownicy. Tutaj wszystko w porządku, jeśli chodzi o płyny. Sprawdzę, czy nie brakuje jakiejś części, bo to się też zdarza. O kurde, nie wymieniłem filtra. To się chyba powinno robić przed wlaniem oleju. Niedobrze, niedobrze! A, ubywa kasy jak skończę dole... A faktycznie! Ja myślałem, że podczas dolewania. Po dolaniu ucieka. No to... No dobra, zaryzykowałem, zobaczymy. Tutaj jeszcze filtru oleju nie wymieni... Dobra, ciul.
Kupujemy filtr oleju. V8-ki mało kiedy naprawią, więc nie będziemy kupować na zapas tej części. Dziwne, że nie wylał się olej silnikowy. Powinien, no nie? Przy wymianie filtra oleju. Nie dostałem tej kary. Tak, właśnie teraz zobaczyłem, że mi zabrało. Cholera. Okej, zobaczę, czy już mogę tym samochodem gdzieś pojechać. Czy on odpala, bo mi się tutaj pojawi. Nie można uruchomić silnika, kurde. Dobra, rozrusznik sprawdziliśmy, pompę paliwa sprawdziliśmy. Więc moi drodzy, niestety, ale to będzie coś grubszego. To będzie coś grubszego. Bezpieczniki jeszcze sprawdźmy. Nic nie wygląda na zardzewiałe, więc chyba jest super. Chyba jest dobrze, no. Byłyby zardzewiałe, w kar mechaniku przeważnie tak jest. Tutaj mamy wszystko ok chyba. Zakrywamy to z powrotem. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze tu możemy zrobić? Miernika, miernika możemy coś miernikiem sprawdzić. Nie możemy, bo nie mamy miernika. Miernik elektryczny, bieżnika, skaner OBD. Może skaner OBD coś ogarni. A może coś z elektryką? Dobra. Kupimy sobie, bo tu chyba możemy kupować. To jest niedrogie. 1500. Kupujemy skaner OBD. Może coś nam z tego wyniknie. To chyba się wchodziło jakoś do środka samochodu kiedyś. A teraz nie wiem, czy można robić to tak. O, teraz można robić to po prostu tak. Kurde, jaki skaner. O, cewka zaponowa. Eno, świeca. Powychodziło nam, zobaczcie, panowie. Katalizator, moduł ABS. Zobaczcie, panowie, wszystko super, wszystko super. Lecimy z naprawami. Pokrywa świec. I teraz właśnie, pozaznaczamy sobie te wszystkie części, no nie, żeby nie było. Miernik OBD, zobaczcie, jak nam się przydał. Ja w poprzednich mechanikach prawie wcale tego nie używałem. Dobra, to sobie zaznaczamy. Świeca, świeca, świeca. Nie, żeby było dobrze widać. Ha, tu jeszcze dużo innych rzeczy będzie. Tu widzimy też, że cewka jest w słabym stanie, ale to już mamy zbadane, no nie? Tu mamy te cewki i jeszcze tu mamy świece do wymiany. Pyk, montujemy. A, czekaj, 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 bo tu świeca jeszcze była. Już sobie pokupowałem wszędzie te świece. Okazuje się, że prawie do wszystkich samochodów są dokładnie te same świece. Czujecie to? Tam są jeszcze jakieś świece żarowe chyba, może do jakichś starszych aut czy coś, nie wiem. Ale tutaj to wszystko sobie, czy tam rzędowa czwórka, czy V8-ka jakaś, czy nie wiadomo co. Wszystko ma te same świece, także proszę bardzo. Dobrze, z tej strony mamy wszystko ok, ale czy waszym zdaniem to jest już, czy to będzie wszystko, jeśli chodzi o silnik? Zobaczymy! Demontujemy. Mi się wydaje, że coś tu z silnikiem, skrzynia biegów tam wyglądała podejrzanie. Tam były zardzewiałe śrubki. Jak są zardzewiałe śrubki, znaczy, że trzeba tam zajrzeć. Dobra, montujemy to. I zamontowane. A, jeszcze musimy tą pokrywę. Właśnie, ciekawe, czy bez tej pokrywy od świec samochód by pojechał. Zobaczmy, czy teraz odpala. Najprościej to sprawdzić w ten sposób. O, dobra, skaner OBD nam wybadał, że... Nie wymieniliśmy jednej cewki? Czekaj, czekaj. Która to? Dobra, świece mamy już ogarnięte. Jednej cewki nie wymieniłem. A, żarowe są do diesla. Piąta cewka, tak? To będzie ta. Czekaj, 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 czekaj. Tu mamy zaznaczoną cewkę. Aha, jeszcze tu dwie świece mam zaznaczone. No jest, faktycznie, nie wymieniłem. Ale ma 74%. Musiałem jakąś trefną zainstalować. Aha, bo nie mam innej, okej. Coś tutaj nie tak zrobiłem. Nie z tej strony mówisz? Nie, to chyba ziomek było to, wiesz? Tylko ja zamontowałem cewkę zaponową od innego samochodu i dlatego gra postanowiła, że jednak muszę zainstalować nową. Cewka. A, to będzie w elektrycznych częściach. O, tutaj jest. Nie to. Kupmy tego, co się zawsze wymienia wszystko, nie? Tutaj będzie. Dobrze, i pokrywa. Mam nadzieję, że to było to. No, to było to. Czyli zainstalowałem cewkę od innego samochodu i gra stwierdziła, co ty kurde? Co ty robisz, chłopie? Zobaczmy teraz. Dalej. To nie to. Cewki mamy pozałatwiane. Klocki, klocki, klocki. Nie znaleziono części. Tu będzie kurde zabawa z tym samochodem. Czy czegoś tu brak? Jak on w ogóle przyjechał do mnie? Możecie mi to wytłumaczyć? Jak on tu przyjechał? Sprawdzaliśmy, dobra, filtr paliwa wygląda na dobry. Jest dobry. Nie masz jakiegoś miernika czy coś? Właśnie zmierzyłem już miernikiem OBD. Miernikiem OBD to zmierzyłem. I mierniczek nam wybadał te rzeczy. Chyba, że kupimy jakiś nowy. Sprawdzimy jeszcze miernikiem elektrycznym, bo tutaj jest jeszcze elektryk, nie?
Zainstalowałem tą 100% gdzie indziej i się nie zgadzało. Spoko. No, to nie ma znaczenia, po prostu złą zainstalowałem cewkę. Dobrze, weźmy sobie ten miernik elektryczny, kupmy. Może co? Miernik ciśnienia paliwa też jest dobra opcja. Możliwość ładowarka poznania. Ładować akumulatory, poważnie? Ale super. Dobra, miernik kompresji się legendarnie przyda. To kosztuje mało, więc spoczko. Miernik ciśnienia paliwa. I miernik elektryczny, to jest bardzo tanie, więc przyda się na pewno. I jeszcze raz, uwaga, i badamy wszystkim po kolei. Najpierw miernik kompresji, tu zobaczymy, co w silniku w środku nie gra. Wałek rozrządu, dzień dobry. Okej, wałek to super to jest, można sobie od razu zbadać. Wałek rozrządu 3%. Ale to nie wszystko. Miernik kompresji, miernik elektryczny. Zobaczmy teraz, co nam wyjdzie. Tutaj nam mierzy te bezpieczniki, niebezpieczniki, przekaźniki, takie rzeczy, akumulator. Tu wszystko ok, pod względem elektrycznym wyszło w porządku. No dobra, to gdzie my mamy tą część teraz, żeby jak najszybciej się do niej dostać? Mamy tutaj, zaznaczamy. Ok, może nie będzie tak trudno się do niej dostać, do tej części. Za te badania dostaję expa? No to dobrze, to musimy sobie to badać. To bardzo pomaga, no nie? Bo tak to wcześniej poznawałem, wiesz, widziałem jakąś zardzewiałą część i fajnie, ale im później masz o taki zaawansowany silnik jak tutaj, no to nie wszystko możesz sobie od razu podejrzeć. Na razie nie mam więcej kodów, moi drodzy, na tę gierę, więc nie będzie konkursów, ale jak będę miał więcej kodów, to oczywiście zrobimy sobie konkursiki. Giera jest naprawdę fajna, więc myślę, że warto się nią zainteresować. Zresztą ja w karmechaniku, w poprzednich karmechanikach dużo życia straciłem i dobrze się bawiłem przy tym. Także ciężko mi nie polecić tej gry. O kuźwa, człowieku, to że my sobie tu od góry odkręciliśmy, to jest nic. To jest nic. My tu musimy cały rozrząd rozpieprzyć. Ja pierniczę. Wszystko trzeba rozdupić. Zobacz, tu żeśmy sobie ściągnęli, ale to nie jest taka prosta sprawa. Dobra, moi drodzy, rozkręcamy. Najpierw napinacz, a nie, rolka prowadząca, okej. Okay. Nie ma napinacza? Nie mamy. Ręcami się napina to. Czemu nie możemy od razu tego rozkręcić? Kurde. Patrzcie tych wałeczków różnych, jakichś pasków klinowych i innych tych gówien. GTA San Andreas, pamiętasz? W GTA San Andreas bym pograł. Dobra, tu mamy napinacz paska. Pasek, no i patrzcie ile tych wszystkich wałeczków, dupeczków. Pasek przy wałku jest zdupiony. Ty to masz oko, faktycznie. Wygląda jak, kurde, jak się nazywają te psy z łatami? Darmateńczyk. Możemy tak nazywać takie zużyte części darmateńczykowe, bo one są takie zardzewiałe. Aha, jeszcze tu pokrywę musimy. O kurde. Aha, bo żeśmy tutaj wykręcili to gówno. Dobra, trudno już. Czekaj, dawaj jakąś przyjemniejszą muzykę. Się skupić nie mogę przy takich smutach. Dałem muzę, no całą ciskać tam ręce rzeczywistości, masakra. Nie no, tu troszeczkę miejsca jest, ale w rzeczywistości to chyba trzeba byłoby albo ten silnik wyciągnąć. Nie no, wcisnąłby jeszcze jakoś ręce. Tylko tą chłodnicę trzeba by było może ściągnąć w tym wypadku. Ale w rzeczywistości to inaczej wygląda. Jest bardziej skomplikowane, to nie ma tak dużo miejsca jak tutaj widzimy, no nie? To jest zrobione wszystko tak, żeby po prostu fajnie się grało. Jest muzyka, no. Aha, czekaj, wiesz co? Ja na wszelki wypadek... Nie wiem, czy odlać tego teraz oleju. Dobra, ciu. Aha, płyn chłodzący się zasikał. Zobaczcie. Bo tam ściągnąłem tą pompę. Z muzyki? Nie, no, nie chcę. Ale męczy mnie to, że tak słabo teraz dźwięki tych odkręcania tego wszystkiego słychać. Praktycznie wcale. Słabiutko. Dobrze, to mamy. To musieliśmy rozkręcić. I pasek tutaj też wygląda jak darmatyńczyk. Więc będzie trzeba go chyba... Aha, tu mamy jeszcze koło pasowe. I co tu ci jeszcze, kurde, nie pasuje? Jedna rolka. I teraz dopiero możemy. Czekaj, a nie wyleje się olej silnikowy? Chyba nie, bo to jeszcze nie ten moment. Nie wyleje się. Nie wylał się, okej. Okej, no dobra, najpierw ten pasek. 10%! 10%! Także paski zdupiałe totalnie.
Koła zębate wyglądają w porządku, nimi chyba nie będziemy się zajmować. Wiecie, co mnie najbardziej drażni? Że teraz sobie to wymienimy. Okej, teraz sobie to wymienimy i wszystko spoko, ale potem złożymy wszystko. Ale nie, czekaj, kompresję żeśmy sprawdzili, no nie? I z kompresji, ze sprawdzania kompresji wynikło, że wszystko jest w porządku, więc chyba będzie okej, no. Z tymi tam tłokami, nie tłokami. Dobra, to sobie pozamawiamy. Tak, to już mamy, to mamy wałek rozrządu i to będzie nie w elektronice, tylko tu. Kupujemy pasek rozrządu V8, tu dwie sztuki i mamy po zakupach. Montujemy to. Czy ma DPF-a? Bo jak tak, to wałek odpowiedni musi być. Nie, no gdzie benzyna? Chociaż te nowe benzyny mają już DPF-y, no nie? To nie jest takie głupie. Dobra, tu zamontujemy sobie świece. Po co ja odinstalowałem? Tak, świece i cewki już powymieniane są, także na spokojnie. Pasek rozrządu V8, z drugiej strony pasek, pokrywa rozrządu. Patrzcie, ile teraz tych wałków się tu świeci. I weź w rzeczywistości tam, to kurde, masakra. A czekaj, mamy dopiero piąty poziom. Jeszcze brakuje nam trochę expa i będziemy mieli szósty i będę mógł sobie, wiesz, szybsze wkręcanie ogarnąć. Ty, a może będzie, jak wbijesz sobie odpowiedni poziom, to będziesz mógł sobie ogarnąć mechanika i tylko będziesz mu pokazywał, którą część ma odkręcić i on sam będzie ci odkręcał. Robiłem, wymieniałem głowicę w Passacie ostatnio i mi mechanicy nie ten wałek rozrządu włożyli. Cholera. Ale chyba diesla masz, co? Bo dla diesli się tam, znaczy w dieslach jest DPF. Kolejność dokręcania ślub pokrywa. O, przepraszam! Ja się na tym nie znam. Tu na szczęście nie jest to takie restrykcyjne. Jak to się robi? Po przekątnej, że najpierw ta, potem ta, potem ta, potem ta, potem ta, potem ta, potem ta i potem ta? Nie wiem, ale tak szacuję. Dobra, rolka. Czy ja mu dałem nową rolkę? Chyba dałem mu nową rolkę, trzeba odkręcić. Dobra, niech ma. Passat B6. No, w benzynach, zwłaszcza tych amerykańskich, to nie ma DPF-a. Dobrze, szósty poziom. Idę od razu tutaj i szybsze wkręcanie śrubek. Mam już cztery punkty umiejętności, moi drodzy, odblokowujemy. I tu mamy jeszcze szybsze. Widzicie, że ja to drzewko tak robię, żeby odblokować wszystko to tutaj. Do tego brakuje mi cztery, ale patrz, co będzie teraz. I montujemy z powrotem. Pompa wody. Cyk. No strasznie dużo, zobaczcie, ile tu części jest. Ile trzeba tego... Nie, tak się wydaje to skomplikowane. Ja pierniczę. Napinacz. Dobrze, tutaj nas gra prowadzi za rączkę. Jakby taki silnik był do składania na przykład w My Summer Car, gdzie musisz jeszcze dobierać sobie te odpowiednie wałki, prowadnice, napinacze, stracze. To jest dopiero czad wtedy. I nie zaczniesz normalnie grać w tę grę, dopóki tego nie zrobisz. Dobra, dolewamy płyna. Co by silnik się od razu nie zapalił. Ja nie wiem, czy on teraz odpali, bo bym chciał go potestować. Jak pojedziemy sobie na tor testowy, to od razu sprawdzimy to całe zawieszenie i tam wszystko. Spryskiwacze też dolejemy. Właśnie, czemu nie możemy spryskiwać sobie szyb podczas testu samochodu, no nie? By nam od razu wyszło, że usterka to jest na przykład brak płynu do spryskiwaczy. Wymieniasz sobie taką usterkę i 2000 do przodu jesteś. Tak, tu na pewno będzie coś ze skrzynią biegów, bo widać już tu zardzewiałe śrubki. To wskazuje o tym, że trzeba tam zajrzeć. Ale czy samochód już odpala? Czy czegoś tam jeszcze nie zainstalowaliśmy? To się zaraz okaże. Czekaj, brakuje. Cewka zapanowa, okej, dobra. Już myślałem, że nie odpala, ale tutaj żeśmy nie poinstalowali z jednej i z drugiej strony. Dobrze, nie zauważyłem tego. Montujemy z powrotem. Sprawdzaj, czy masz dodać płyn, czy wymienić. I jeśli chodzi o ten płyn do chłodzenia, to ja go... Wiesz, jak ja go spuściłem? Ja odkręciłem pompę wody. To było moje spuszczenie. Dostałem za to karę. I to tyle w tym temacie, no. Ja nie dostałem tu polecenia, wymień płyn chłodniczy czy coś tam. Ja dostałem polecenie, wymień hamulce w samochodzie. A że samochód nie odpala, to inna sprawa, tak? Dobra, czy to wszystko?
Oby odpalił. Haha! Patrzcie, aktualny kolor. To jest aktualny kolor tego samochodu. Na obrazku jest inny. No dobra, w prawdziwości jest dobry, ale na obrazku jest inny. Chodźmy na ten tor testowy w końcu i zobaczmy. Milion części powychodzi. W zasadzie do Lamborghini Aventadora wydech za 50 tysięcy złotych. Nieźle. Też oglądałem ten odcinek. Ja bym olej wymienił. Olej wymieniony. Tak, olej wymieniałem. To pierwsze co zrobię. Ty, to driftuje. To nie ma żartów. Fabryczny był czerwony. No, kiedyś on był czerwony. Wymieniłem na samym początku. Chociaż to wymieniłem, bo myślałem, że dlatego nie odpala, ale no, to nie ma znaczenia dużego. Chyba, że zamiast oleju był na przykład, nie wiem, sok z buraków. Dobrze, mamy i zobaczmy, co nam powychodziło. Trzymajcie się, trzymajcie, bo coś czuję, że będzie grubo. Prawie wszystko na czerwono. Więc tak, oczywiście hamulce wiadomo, no nie? Ale to wygląda, jakby chyba nic nie było już od takiego napędowego. Stabilizator. Skrzynia mnie zastanawiała. Zobaczmy, czy to są w ogóle wszystkie części, jakie powychodziły w tym zleceniu. Tak, zaznaczymy sobie to, co jest do wymiany. To właściwie wszystko z tyłu, nie? Jeśli chodzi o to... O, kuźwa, tu jeszcze. Także będziemy musieli pewnie skrzynię ściągać. Tak, olej wymieniliśmy, karoserię zrobiliśmy i tu mamy... To czuję, że to będzie skrzynia. Siema, Schaboszczak. Tylko stary Merc jedzie na oleju po frytkach. A, Boże, patrz człowieku, co my tu będziemy... Tu są zardzewiałe śrubki, ja stawiam na tą skrzynię. Deinstalacja skrzyni nie jest jakaś kłopotliwa w Car Mechaniku, więc możemy sobie to zrobić. Siema, siema wszystkim. Się od czasu do czasu witam, bo wiem, że przychodzą nowe osoby. Aha, tu musimy rozlucznik. Co się tak ładnie ubrałem? A wiesz co, ubrałem sobie taką luźną koszuleczkę. Taką sobie ubrałem, żeby mi było przewiewnie. Nie chciałem nic takiego ogrzewającego ubierać, bo jest strasznie gorąco. U mnie w pokoju jest 26 stopni teraz. Dobra, zobaczmy. Może się pomyliłem, może nic tu nie będzie do wymiany. Dwumasa? Nie no, wygląda to dobrze. Także się pomyliłem. Zardzewiałe śrubki mnie zaintrygowały. Myślałem, że tutaj będą te zepsute części. No dobra, w takim razie nie to. Twórcy Car Mechanika w tym momencie się śmieją mi w twarz, bo mnie... Bo co? Zrobili takie zadanie, które myślimy, że ma być tak, a jest zupełnie inaczej. Wprowadzają nas w błąd celowo. Chociaż tyle, że wymienimy te zardzewiałe śrubki na nowe. Na szczęście wymiana śrubek chyba nic nas nie kosztuje. Oby. Czy będę sprawdzał nowego farminga? Tak, będziemy grać nowego farminga, jak najbardziej. Ciekawe, czy będzie sporo nowości, nie? Wszystkich drażni to, że w nowym Car Mechaniku nie będzie tej gleby 3D. Ale już trudno, no, trzeba to jakoś przeboleć. Dobrze, przechodzimy do zawieszenia. I ta, oła! Tu już widzimy, że coś jest nie tak. Tu musimy ściągnąć tarczę hamulcową. Widzimy, że też klocki hamulcowe są niezbyt. Klocki. Tarcza. Półoś sztywna. Okej. Ja podejrzewam, że jak teraz wymienimy te części po prostu zardzewiałe, to będzie wszystko. Coś tak czuję. Chociaż tak samo czułem ze skrzynią biegów, nie? Może być zupełnie inaczej. Zobaczymy. Dobrze, tu sobie ściągamy, bo widzimy, że... Tu mamy podstawkę sprężyny do wymiany. Z drugiej strony idziemy. Ciekawe, czy konie będą? Myślę, że będą. Strefy pogodowe będą w farmingu. Zobaczymy. Myślę, że będzie fajna giera. Ale powiem wam, że ja gram w same fajne gry. Chociaż zagrałbym w grę, która wam się chyba nie podobała. Chodzi mi o tego Ascenta. Kojarzycie ją? To jest... Powinienem ją mieć gdzieś tutaj na komputerze. Taki rzut izometryczny. Mogę zobaczyć tutaj w sklepie. App settings. Nie można przejść od razu do sklepu. Patrzcie, nie ma takiego jednego przycisku. Ale to jest fajna giera. Ostatnio dodali obsługę ray tracingu do niej. Mam jeszcze podstawkę. Dziwne, że sama nie odpadła. Co ja tam wiem? Dobra, ogranicznik, sprężyna tylna, podstawka sprężyny. I tu musimy jeszcze to wymienić, czyli musimy ściągnąć zacisk hamulca. Oh shit, no jest grubo, nie? Półoś sztywna.
Czemu najwięcej streamerów jest na południu Polski? To wszystko palnie? Chyba tak. Chyba tu jest dużo kopaczy kryptowalut, wiesz? Wśród streamerów. Dlatego wszyscy tutaj są. No dobrze, teraz dodajemy sobie wszystkie części do listy zakupów. Jak to jest proste, ja nie mogę uwierzyć. Klocki hamulcowe dodamy sobie i dobra, kupujemy to. Dobra, pasek rozrządu nie, cewka nie, piasta. Tu mamy klocki, kupuję. A ja chyba mam klocki, czekaj. Nie kupiłem? Ja zawsze na zapas kupuję takie gówna. Ha, faktycznie, mam ale zużyte. Nie no, to trzeba kupić. Nie kojarzę tej gry, co pokazałaś nazwę. Spoko, jeszcze w nią na pewno pogramy, także na spokojnie. Dobra, to mamy. Więc tak, klocki hamulcowe. Podstawa sprężyny, to musimy dwie sztuki kupić. Weimar Sora, tu musimy chyba za 4, ale kupimy 6. Mamy tuleja gumowa. Mam trochę tych tulej, ale dokupimy. A i dwie półosie sztywne. No powiem wam, katastrofa to zawieszenie i napęd, nie? Z północy tylko łosia kojarzę. On chyba Trójmiasto łosiu jest, no nie? Łosiu jest Trójmiasto, zdaje się. Dobrze, montujemy to. Ale się fajnie to teraz naprawia. Można tak ładnie zamówić. No, gdyby tak łatwo było w rzeczywistości kupować, że ci w sekundę przychodzi. W rzeczywistości to trzeba zaczekać, poszukać części, a tutaj okazuje się, że ta część nie pasuje. A tą trzeba sprowadzać, kurde, z Księżyca. No wiem, o co chodzi. Przecież to samo miałem ze swoim autem. Dobrze, na razie zostawiamy koło odkręcone. A, bo tu jeszcze mamy te obejmy, no nie? Montujemy to. O kuźwa, to czemu tego nie kupiłem? Jakoś mi to umknęło, czy jak? Musiałem tego nie kliknąć. Za punkty paliwa? To wiesz co, to jest tak, że ktoś musi mieć punkty paliwa i ja potem przyznaję mu VIP-a na czacie. Sylo mieszka w Warszawie? O, nie wiedziałem nawet. Dobra, nie, dwie sztuki mi niepotrzebne. Wystarczy tyle. Kurde, jak mało kasy po tej naprawie. Gościu będzie musiał mi wszystkie te koszty naprawy pozwracać. To jest w ciągu części. Jak on to zrobi? Dobra, wkręcamy. Sprężyny takie sobie są. I teraz tutaj podstawa. Obejma. Pyk. Dobrze, to mamy. Na razie jeszcze zostawiam koło odkręcone na wszelki wypadek. Z doświadczenia wiem, że kurde, lepiej to zostawić, no. Dobrze, i jeszcze chyba gdzieś tuleje gumowe mamy do powymieniania. Teraz zobaczymy. Tak, pewnie zapłaci, bo on na wymianę oleju przyjechał. Nie, nie, wiesz co, on przyjechał na wymianę hamulcy. On z hamulcami miał problem. To się okazało, że pół samochodu jest do wymiany. Tutaj chyba jeszcze z tymi tulejami jest coś nie tak. Niektórzy sobie poliuretanowe te gumy, tulej gumowe montują, no nie? A ja myślę, że to jest trochę przesada, bo to zawieszenie nie zostało zaprojektowane na taką twardość, żeby instalować takie poliuretany. W moim pasku przez rok czasu 20 tysięcy użyłem, ja to samo w moje auto, daj spokój. Boli, no nie? I tak sobie myślisz, kurde, załóżmy, że kupiłeś tam auto za 30 tysięcy i włożyłeś w nie 20 tysięcy i tak sobie myślisz, za 50 tysięcy to ja bym miał kuźwa taką furę, że mucha nie siada. A tutaj okazuje się, że w te zasrane naprawy trzeba tyle wsadzić. Klocki hamulcowe, to pewnie z przodu jeszcze mamy do wymiany. Okej, zobaczmy co nam tutaj... A, jeszcze jedna część nie znaleziono. Kurde, to będzie coś z prowadzeniem, no bang. A, tu są tuleje gumowe, zobaczcie, jeszcze do wymiany. One są pozaznaczane, to będzie z przodu. Dobrze. Myślę, że tył mamy już załatwiony, chociaż jedna rzecz jest tam do wymiany, której jeszcze nie znam, więc wszystko może się zdarzyć. Dawno nie grałem w CMS-a. Fajnie sobie tak, wiesz, pogłówkować, co może być popsute. Zwłaszcza jak ktoś się nie zna na mechanice, bo dla takiego mechanika ta gra może być śmieszna, no nie? Jak ktoś tam widzi, że w rzeczywistości naprawa tych rzeczy wygląda zupełnie inaczej, to tak wbija do tej gry i robi takie mech.
Tak samo, za 22, kupiłem za 22 i włożyłem 20 tysięcy w modyfikację. No tak, ale modyfikacja, wiesz, tutaj chodzi o naprawę, żeby samochód jako tako jeździł, nie? I najgorsze jest to, że sprzedajesz samochód, jak naprawisz go, włożysz w niego tyle hajsu, to potem sprzedajesz go po cenie rynkowej, czyli za te 30 tysięcy załóżmy. To jest kuźwa ból! To mi to zwróci, no nikt! I weź ty, żyj tak z tym, żyj tak! Dobra, tutaj mamy jeszcze piastę przednią do wymiany. Ale to by była to chyba część zagadkowa, no nie? Aha, to było to. Tu leję gumowe, tu mamy jeszcze. Półoś. Okej, okay. No to już chyba mamy prosto do celu. Czyli już wiemy wszystko, o co chodzi. Tylko sobie musimy powoli działać. Tak więc kupujemy. Miałem wszystko co najgorsze. Dwumasa, uszczelka pod głowicą, tak? Chłodniczka spalni, turbo, pompowtryski, Jezu! I tylko 20 tysięcy cię to wyniosło? Wiele innych. Zawiecha robione, hamulce. Ej, to prawie cały samochód miałeś robiony. Katastrofa. Wiesz co, ja tak dochodzę do wniosku, że następny samochód jaki będę kupował, to ja dzwonię do jakiejś zaufanej firmy, która mi ten samochód dokładnie sprawdza, wszystko, kompresje, niekompresje, wszystko mi sprawdza w tym samochodzie i przynajmniej będę wiedział, na czym stoję kupując go, no nie? Że na przykład przez następne 5 lat nie będę musiał się martwić tym, tamtym czy sramtym. Autentycznie, ja będę tak robił, bo już się za dużo naciąłem, za dużo. Jak to się mówi odpukać, na razie chwalę sobie tego Fiata, co kobicie kupiłem, bo tam parę rzeczy trzeba było porobić, ale nic takiego jakieś, wiesz, nic takiego krytycznego, no nie? Remont turbosprężarki się zbliża tylko. Jak to się porobi, to już auto będzie spoko. Mnie natomiast drażni w tym aucie niskie zawieszenie, no jak mnie to wkurwia, że tak powiem. Strasznie. Jakieś małe kolejny sprawiają, że ten samochód od razu obciera, wiesz, spodem. Tą taką osłoną od miski olejowej. I mnie to tak wkurza, bo czasami jak jedziesz przy dużej prędkości, nawet nie duży, nie jakiejś tam ogromnej, 80 na godzinę sobie jedziesz i jest dziurawa droga, są jakieś kolejny, obcierasz tym albo uderzasz w taki sposób, że człowiek może się naprawdę wystraszyć, tak jakbyś uderzył w jakąś sarnę czy coś. Ale także z tego Fiata dla tej kobity jestem zadowolony, muszę wam powiedzieć. Co ja tu zrobiłem? Czekaj, bo ja chciał tylko te tuleje gumowe, bo tutaj coś... Aha, bo to się cały wachlarz ściąga. Jaki Fiat? Fiat Bravo drugiej generacji. Co ja gadam? Fiat Bravo drugiej generacji, dobrze mówię. I ten, i powiem wam, że on jest taki, no nisko zawieszony. I to mnie kurde drażni, tego nie da się podnieść w ogóle. Musiałbym jakąś modyfikację dać do tego auta, żeby go podnieść. Ale ostatnio dopompowałem trochę więcej powietrza do kół i jest dobrze, poprawiło się. O Boże. Ale z samochodu jestem zadowolony, bardzo mało pali. Tak jak chcesz gdzieś tam się przemieścić czy coś, jest fajny. Klocki hamulcowe, dobra, montujemy to, bo tutaj będziemy mieli już montaż i zacisków, i klocków, proszę bardzo, montujemy to. Miałem kiedyś auto na ZGR, no? Nie przypominaj mi o nim. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Słuchajcie, no, robota skończona. Tryb montowania części, co tu? Aha, bo tutaj mam jeszcze w środku łożysko piasty, zaślepka półosi, felga Atlanta. Dobra, to mamy zrobione i z drugiej strony. Zrobione. Czy to będzie już koniec, czy czegoś zapomniałem doinstalować? Zakończ, dlaczego? Ach, dobra. Zakończyliśmy, słuchajcie, dostaliśmy hajsy. Ja bym chciał usłyszeć tą historię kończącą. Oni powinni dodać, że ten gościu się cieszy, że albo rozpacza, że tak dużo musiał wsadzić ten samochód. No nie ma tego, nie ma tej takiej puenty po naprawie tego samochodu. Tego mi strasznie brakuje. Strasznie mi brakuje. Tak, by the way, to kupowałem pierwszego suba, to wybrałem, żeby był dla Konrada, drugiego zawodu. Ktoś tutaj chyba jeszcze tak zrobił. A, jest taki gościu nieznajomy. Znaczy nie, że on nieznajomy, tylko on ma taki nick nieznajomy na czacie. I też kupił komuś innemu suba zamiast sobie. Potem on mówi, o, nie kupiłem suba, nie mam suba. No to ja mu wziąłem tego suba, kupiłem i tyle, już nie skrzeczą.